Dzień dobry wszystkim, doskonale na Skandia Maraton Ranki. Witamy w Rzeszowie, województwo podkarpackie. Witam wszystkich kolarzy, kolarki. Witaj, jak myślimy? Dobrze. W tym roku nie szedł start EZB tak naprawdę. A co było wcześniej? Cały czas ścigamy się na szosie, więc nie było jeszcze okazji w tym roku. Dzisiaj po raz pierwszy. Jak można się znaleźć sobie po sukcesach w konferencie przed rokiem? Dobrze, forma rośnie i ściga się teraz z elitą, staje na podium cały czas, także jest bardzo dobrze. Okej, trzymamy nieustannie kciuki za siostry z rodziny Skaleniak. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry państwu, cieszymy się, że w Rzeszowie jest tak wspaniała impreza sportowa. Panie marszałku, województwo podkarpackie to taka mekka polskiego kolarstwa, MPB, ale nie tylko, bo przecież tutaj zajeżdżają również kolarze Łotru. Przed rokiem gościliśmy wyścig Kotekolo. Proszę spojrzeć, ilu mamy zawodników, końca nie widać. To naprawdę cieszący oko widok. Bardzo się cieszymy, że Podkarpacie jest przestrzenią otwartą dla kolarstwa, dla kolarstwa amatorskiego, także cieszymy się z licznego przyjazdu naszych gości. Wiemy, że nie tylko są to goście z Podkarpacia, ale także z różnych stron kraju, którzy za Skandią Ranki przyjeżdżają na ten maraton. Cieszymy się bardzo. Panie marszałku, pełna gotowość. 5, 4, 3, 2, 1. Ognia w nogach i wiatr w plecy, panowie i panie. Tam czas była na rundzie, że...